jak udawało Wam się przekonać ludzi do tego, żeby wpuścili Was do domu? Czy macie na to swój jakiś patent? Myślę, że tutaj co dom, to sposób, szczerze mówiąc, i chyba raczej na taką szczerość po prostu, na to, że po ludzku potrzebujemy noclegu, ale faktycznie no, trzeba przyznać, że Filipińczycy są dość otwartymi ludźmi i chętnymi do pomocy. I tak naprawdę im mniej mają, tym więcej chcą Ci dać. I to jest też takie wzruszające i takie... No dające do myślenia na pewno. Mi się wydaje, że też ta nasza odwaga o proszenie o nocleg to trochę rosło jak ciasto drożdżowe na pączki. Miałyśmy więcej, będąc dłużej w tym programie. Na samym początku no, to było takie krępujące, a potem to już o wszystko, o co prosiłyśmy, było dużo prostsze. Ale jak to wygląda też tak zza kulis? No bo wy prosicie, ale jest za wami ekipa, kamery i jak ci ludzie reagują i czy oni wpuszczają ich wszystkich? Jak to później się odbywa? Ja myślę, że ci ludzie są zszokowani trochę tym, co się dzieje, że tutaj ekipa, tu kamery i oni nie potrafili na początku zrozumieć, o co chodzi, że my nie mamy pieniędzy na nocleg, że my nie mamy noclegu. Przecież jest ekipa. Potem byli zdziwieni, że jak to ekipa ma nocleg, to my nie przyjmujemy was wszystkich, tylko was. No i trzeba było to wyjaśnić i wytłumaczyć, o co chodzi, że właśnie na tym polega cała ta konkurencja, że cała nasza ekipa oczywiście ma swój dom, ma hotel, nie wiem, ma jakiś lokum, w którym może mieć nocleg, natomiast my tego noclegu szukamy. Więc dla nich to było takie no, na początku dziwne. Nie potrafili tego zrozumieć, ale trzeba było im wytłumaczyć. I nie powiedziałabym, że kamery zawsze pomagały. One często przeszkadzały. Tak, były takie sytuacje, że nie chcieli nas przyjąć, bo nie chcieli nas puścić z kamerami. Bo was przenocujemy, ale z kamerami to już nie. Tak.